Cześć. W tym filmie przetestujemy wytrzymałość prądową złączki instalacyjnej Wago 222 Classic. Ta szara złączka kiedyś była bardzo popularna. Obecnie najczęściej stosujemy jej następcę, czyli Wago 221 w przeźroczystej obudowie. Ta złączka wytrzymuje do 32 A natężenia prądu przy temperaturze do 85 stopni Celsjusza. Tutaj w porównaniu do 221 Wago. Jak widać, nowsza wersja przeźroczysta jest mniejsza. Założymy teraz złączkę instalacyjną na przewód typu drut i będziemy testować wytrzymałość prądową od 30 A w górę co 10 A natężenia co 5 minut. Do testu przyda nam się tutaj pirometr, który będzie badał temperaturę złączki, stoper i amperomierz, dzięki czemu będziemy mieli informacje na temat natężenia prądu w obwodzie. Rozpoczniemy od ustawienia 30 A natężenia prądu. Już mamy 30 A i rozpoczynamy nasz test. Obserwujcie. Złączka instalacyjna Wago 222 wytrzymuje do 60 A natężenia prądu przez 5 minut. Ustawimy teraz 70 A natężenia prądu i będziemy obserwować. Tutaj można zaobserwować, że przy dwóch przewodach kawałek plastiku się topi. W związku z czym
Złączka już ulega degradacji przy 70 amperach natężenia prądu. Po 5 minutach testu możemy zaznaczyć wykrzyknik, ponieważ złączka ulega już uszkodzeniu, ale dalej wszystko wygląda dobrze. Tak więc 60 amperów to jest taka graniczna, według mojego testu, wartość natężenia prądu, jaka płynie i nie uszkadza złączki. Wszystko co powyżej będzie uszkadzać, topić obudowę. Teraz testujemy 80 amperów natężenia prądu. Jak widać, złączka ulega degradacji. Obudowa jest już bardzo gorąca tej złączki. Stopni. Ok, zatrzymujemy test. Przy 80 amperach osiągamy 160 stopni Celsjusza, czyli dwukrotnie więcej niż złączka jest w stanie wytrzymać długotrwale. Ustawimy jeszcze na chwilę 90 amperów natężenia prądu. Ze złączki już się dymi, obudowa się topi. Zatem zaraz zakończymy test. Ciągłość jest cały czas zachowana, jednak obudowa ulega już znaczącemu uszkodzeniu. Zakończymy teraz test, bo nie ma sensu już dalej męczyć tą złączkę. Połączenie cały czas jest zachowane, ale złączka jako cała obudowa jest już zdegradowana. Czyli jak wynika z naszego testu, 60 amperów natężenia prądu jest dla tej złączki maksymalną wartością pracy przy temperaturze otoczenia około 25 stopni. Jak widać, złączka doszła do temperatury około 220-230 stopni Celsjusza przy 90 amperach. Tak wygląda złączka po moich testach. Tak więc ciągłości nie straciliśmy, ale jak widać, w ten sposób topi się złączka WAGO 222. Dziękuję za uwagę. Cześć.